Hej, witamy Was w kolejnym filmie na Tajlandii Online. Trochę nas nie było, ponieważ siedzieliśmy w domu przez jakiś czas. Jak być może wiecie, 2 miesiące w tym roku spędziliśmy, to znaczy grudzień i styczeń spędziliśmy w Tajlandii oraz Indonezji. I mamy jeszcze stamtąd trochę materiałów do zmontowania, ale nie mieliśmy czasu się tym niestety zająć. Natomiast po powrocie z naszych obecnych wakacji postaramy się to zrobić. Jesteśmy w Ameryce. W Ameryce, a dokładniej w Nevadzie. I wyjeżdżamy właśnie z Las Vegas. Opuszczamy Las Vegas, jedziemy w stronę Kalifornii, aż do Fresno. Przed nami jakieś 400 mil, czyli około 600 km do przejechania, czyli całkiem spory kawałek. Ale jest to na szczęście do zrobienia w przeciągu, powiedzmy, 5-6 godzin. Tak, tutaj przed nami są wzgórza już otaczające Las Vegas. Las Vegas nagramy Wam nieco później, jak do niego po prostu wrócimy, ponieważ jakoś zapomnieliśmy o tym. Tak nas to miasto zafascynowało, że po prostu zapomnieliśmy nagrywać filmy, więc... A jako, że mamy lot powrotny do UK z Las Vegas, no to nagramy odcinek po prostu w drodze powrotnej. No a teraz jedziemy przez pustynię, proszę Państwa, do Kalifornii, jak już wspomniałem. Zastanawiacie się być może, czym jedziemy? Zapewne odpowiedź znajduje się w tytule tego filmu, ale jeszcze tego nie wiem. Jedziemy, proszę Was, moi mili, Fordem Mustangiem. Najnowszym Fordem Mustangiem z tego roku, z lutego tego roku. Auto jest po prostu za pip-pip. No, wyrywa z butów, przyznam szczerze. Oczywiście wypożyczyliśmy je w okolicy lotniska w Las Vegas. Jako, że wypożyczyliśmy je na 2 tygodnie i zrobiliśmy to trochę wcześniej, czyli jak zarezerwowaliśmy je jakieś 2 miesiące przed przyjazdem, to nie było jakieś niesamowicie drogie. No, jeżeli byśmy to rezerwowali tutaj na miejscu, to kurde, nawet sobie nie chcę myśleć, ile by to kosztowało. Znaczy mniej więcej wiem, bo kiedyś brałem na miejscu, bo już tu byłem. I z tego, co dobrze pamiętam, wychodziło około $200 za dzień. No to jest po prostu, w pale się nie mieści jak drogo. Ale, tak jak wspomniałem, jako że zarezerwowaliśmy furę wcześniej, no to wyszło znacznie taniej i za 2 tygodnie zapłaciliśmy około $500, co uważam jest ceną, razem z ubezpieczeniem, co jest ceną całkiem spoko, jak za takie, no, auto igła po prostu. Samochód ma silnik bodajże 2,3 litra tylko. Mówię tylko, ponieważ poprzednia generacja Mustangów miała silnik 3,6 litra, ale ta ma silnik mniejszy, za to większą moc, co jest ciekawe, ponieważ z tych 2 litrów z hakiem wyciąga ponad 300 koni mechanicznych. No i naprawdę to czuć. Jest to oczywiście automat, więc jeździ się po prostu jak tramwajem trochę. Rewelacja. Bardzo lubię jeździć automatem. Jedyne, co trzeba zrobić, to włączamy sobie po prostu bieg na drive, naciskamy pedał gazu i auto samo jedzie. A jak nam się znudzi naciskanie na pedał gazu, to włączamy sobie tempomat i auto już kompletnie samo jedzie. Wystarczy tylko kręcić kierownicą. Także spoko. Jak wyjedziemy gdzieś na pustynię, gdzie nie będzie ruchu, to dam Wam posłuchać i obejrzeć, jak przyspiesza ten Mustang. No, 300 koni naprawdę daje radę, biorąc pod uwagę, że w Europie zazwyczaj samochody są jednak trochę słabsze. A, i co do w ogóle zużycia paliwa, bo ktoś może pomyśleć... Musimy skręcić. Jedziemy na Los Angeles. A, mamy nawigację oczywiście w samochodzie. Jest komputer pokładowy, w którym sobie po prostu ustawiliśmy nawigację. Dobra, zjazd na Los Angeles. Make a slight left turn now. In 1/4 mile, make a slight left turn onto I-15 south. Dobrze, dobrze, wiem. Okej, okay. Dobra, będziemy zjeżdżać na Los Angeles. No i o czym to ja mówiłem? A, o zużyciu paliwa. Ktoś pomyśli, kurde, 300 koni, to pewnie żre jak wściekłe. No właśnie, nie do końca, ponieważ przejechaliśmy tym samochodem już prawie 1000 mil w przeciągu 2 albo 3 dni. 3 dni, Yumi pokazuje.
i średnie zużycie paliwa to poniżej 8 litrów na setkę. Oczywiście w trasie, no ale mimo wszystko to jest naprawdę przyzwoicie. Nasz samochód, Renault Megane, pali tyle, a ma silnik 1.6. Więc wiecie. Tak, bardzo dużo kabrioletów na drodze. Wiadomo, jesteśmy na pustyni, chociaż prawdę mówiąc próbowaliśmy jechać tutaj bez dachu, bo to auto jest również kabrioletem. No i biorąc pod uwagę, że na zewnątrz było jakieś 40 stopni, to po 20 minutach mieliśmy już dość tej wyprawy. Musieliśmy ten dach złożyć, po prostu się nie dało. Wprawdzie tej temperatury za bardzo nie czuć, bo oczywiście wieje, gdy się jedzie, ale można się nieźle zjarać. Dobra, zjeżdżamy na I-15 w kierunku Los Angeles. Co tutaj jest fajne? Jeździ się świetnie, drogi są bardzo dobre, bardzo szerokie. Dodatkowo no, te przestrzenie, przez które się tutaj przejeżdża, zapewne będziemy mieli okazję wjechać na jakieś pustkowie, to zobaczycie, jakie to są po prostu przestrzenie. To się w pale nie mieści. No, jedziecie sobie drogą i przed wami jest na przykład prosta na, nie wiem, 30 km, kurczę, i w okolicy nie ma nic. Po prostu nic. No, coś takiego w Europie nie występuje w ogóle. Przynajmniej ja nie widziałem czegoś takiego w Europie. Co do cen paliwa, rozlicza się to tutaj w galonach i jeden galon kosztuje około 3 dolarów, no różnie to bywa zależy od stacji, ale mniej więcej około 3 dolarów. Jeden galon to jest, z tego co pamiętam, jeden amerykański galon to jest około 3,5 litra, tak mi się wydaje, mniej więcej, nie chce mi się teraz sprawdzać. Także paliwo wychodzi poniżej dolara za litr, około dolara za litr, czyli około 3,50 w złotówkach, coś w tym stylu, może trochę mniej nawet. Natomiast tak jak wspomniałem, no odległości są tu po prostu gigantyczne, więc tańsze paliwo, no okej, ale zużywamy go sporo więcej, ponieważ musimy przejechać po prostu takie kurcze połacie terenu, że szok. Co do limitu prędkości na autostradach, bywa różnie. W zależności od stanu zazwyczaj jest to pomiędzy 65 a 80 mil na godzinę. Przeważnie w Nevadzie jest 65, z tego co widziałem. Aczkolwiek sporo osób jedzie więcej, ja teraz jadę 73 mile, czyli jakieś 120 km na godzinę, a wszyscy jadą szybciej. Być może jest to po prostu jakieś większe ograniczenie prędkości, którego nie jestem świadom, bo nie zauważyłem znaku. No i tak to właśnie wygląda. Śmigamy przez pustynię po Nevadzie i zobaczymy się za chwilę, jak znajdziemy jakieś ciekawe miejsce do pokazania.
jedziemy dalej I-15 i tutaj możecie właśnie zobaczyć, mam nadzieję, że będzie to jakoś sensownie widać, jakie odległości są tutaj do przemierzenia. Przed nami jest po prostu droga ciągnąca się donikąd, w zasadzie w sumie do Los Angeles, czyli nie do końca tak donikąd, ale wydaje się po prostu nieskończona. Zawsze zastanawiam się, co musieli czuć pielgrzymi, czy ludzie podróżujący po raz pierwszy ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych na zachód, przemierzając przez te wszystkie prerie i na przykład wyobraźcie sobie, że przemierzacie taką prerię, która jest praktycznie się nie kończy i dochodzicie do takiego wielkiego kanionu, który jest po prostu gigantyczną dziurą w ziemi. Podchodzicie na krawędź, do krawędzi i tam patrząc w dół dosłownie jest pionowa ściana na 2 km. Myślicie sobie, o kurna, muszę trochę zrobić objazd, bo chyba nie dam rady tam zejść. Albo do jakiejś Doliny Śmierci, która jest płaska jak patelnia, jest najniżej położonym punktem, zdaje się, Ameryki Północnej i temperatury latem, jak teraz byliśmy, dochodziły do 45 stopni Celsjusza. Nie ma tam po prostu wody, niczego. Znaczy nie, sorry, woda jest. Woda jest, tylko że jest to słone jezioro, więc nie nadaje się do niczego tak naprawdę. Być może oprócz odparowania i jakiegoś wypicia, no w pale się nie mieści. Mieliśmy również małą przygodę z puszkami Coca-Coli, które wieźliśmy w bagażniku. Turlały się one przez jakieś 1000 km albo więcej w tym bagażniku. No i oczywiście, jak już wspomniałem, jest dość ciepło, czyli około 40 stopni Celsjusza, w związku z czym 5 z nich zdecydowało się eksplodować w naszym bagażniku, zalewając rzeczy swoją zawartością. Więc mamy teraz trochę rzeczy w coli, ale spoko, dajemy radę. Wrzucimy do pralki, będzie po problemie. Natomiast przestrzegam, jeżeli będziecie jeździć po pustyni, nie trzymajcie coli w bagażniku, bo jest szansa, że... bo żadnych puszek pod ciśnieniem, bo jest szansa, że po prostu nie dowieziecie ich nigdzie. Wyprzedzę tą ciężarówkę, żeby pokazać wam coś zajebistego. I nie chodzi to o Mustanga, tylko o elektrownię słoneczną. Patrzcie na to. Po prostu ogromny słup światła bije i generuje prąd tutaj na pustyni. Rewelacja. Nigdy chyba czegoś takiego nie wiedziałem. Słyszałem, że są te właśnie elektrownie w Nevadzie, ale nigdy na oczy żadnej nie widziałem. Inną elektrownią, którą w Nevadzie można znaleźć, a w zasadzie na granicy Nevady i Arizony, jest oczywiście Tama Hoovera. Pokażę wam tu jakieś zdjęcia, które tam nagrałem, być może jakiś film. Jest to ogromna tama zbudowana w latach 30. podczas Wielkiej Depresji na zlecenie Johna Edgarda Hoovera. Prace były prowadzone przez kilka lat i ta tama zapewnia wodę dla w zasadzie sporej części Nevady, głównie dla Las Vegas. I dzięki niej obok Las Vegas jest taki ogromny zbiornik wodny, który służy zarówno celom rekreacyjnym, jak i zapewnia wodę dla miasta na pustyni. Las Vegas leży w takiej niecce, czy też raczej dolinie, otoczonej zewsząd szczytami górskimi. Jest to trochę jak na patelni, ponieważ jest tam cholernie gorąco w lecie. Z tego, co widzieliśmy na termometrze, to w ciągu dnia temperatura sięgała jakichś 41 stopni. No i tak, bez Tamy Hoovera Las Vegas w kształcie, jaki widzimy obecnie, nie miałoby chyba racji bytu, ze względu na to, że znajduje się właśnie na takim odludziu. Oh,
zatrzymaliśmy się właśnie na lunch w miasteczku na środku pustyni. Miasteczko nazywa się Baker. Zapewne nie jest znane z tego, że tutaj jest wielu piekarzy. Po prostu jest tu tak cholernie gorąco, że można się upiec. Zapewne o to chodzi w tej nazwie. Tak, a oto nasza fura, czyli Ford Mustang. Wygląda tak. Piękny, czerwony. Tablice z Kalifornii. Jak już wspomniałem, jest to kabriolet, czyli można sobie tutaj dach ściągnąć. No i śmigać. Jeżeli ktoś bardzo by chciał bez dachu po pustyni, tego robić nie będziemy, bo raczej się usmażymy. No. Dotarliśmy właśnie do parku z sekwojami. Sekwoje to największe drzewa na świecie i są naprawdę zarąbiście wielkie, patrzcie na to.